Proszę Państwa, znów przekroczyłem. Tylko ciekawa historia, bo przyszedł list, drodzy Państwo, właśnie Salzburg, w drodze znam Salzburg, bo już tam miałem kiedyś drodzy Państwo, kolizję z fotoradarem, a dawno temu. Przyszedł list właśnie z Austrii, ale przeciwko przepisom popełnionym w Niemczech. Otóż okazuje się, że 10 maja darłem o 15.12. Sprawdziłem sobie numery dróg, bo drodzy Państwo, nie ma fotografii, ale podpis pani Domke się podpisała. Pewno Helga. I ostatnio miałem mandat jakiś czas temu, przejeżdżając koło przedszkola, przekroczyłem 7 na godzinę, zapłaciłem 30 euro. Tutaj przekraczam, proszę Państwa, na stówie przekraczam o 8 kilogramów, oczywiście, że kilometrów. W podliczeniu oczywiście tolerancji pomiaru, czyli 2, czyli było 110, 109, 110. Zdjęcie czołowe zdjęcie z dowody. Ale kuźwa... Właśnie. Myślę, może ściema, ale lat temu kilka miałem sytuację podobną, jednak nie przyszedł ten list z Austrii, tylko przyszedł z Brandenburgii. Właśnie. Co tu Austria ma pomieszanego z Brandenburgami? Drodzy Państwo, okazuje się, że to jest kod. Wchodzisz sobie na stronę www.policja-brandenburgia. Wpisujesz tę trudną nazwę użytkownika. Nie jest to PESEL twój, tylko nazwa użytkownika, krótkie hasło i wyskakuje pan Romek. Uwaga, tadam! Nagrywam w domu, pełna chata ludzi. Nie chcę się rozckliwiać, ale drodzy Państwo, wyszedłem, czy fura wyszła. Na tle, gdyby to było w błękicie, to niebo, te bałwany, te kumulusy, te wiatraki, to jak kuźwa modelka. Czy Państwo zauważyli? A, i druga sprawa. Wygląd wspaniały zdjęcia. Pan Romek z wąsem oczywiście cudownie skupiony na jeździe. 108 na setce. To już są normalnie przestępcy karygodni. Gdybym dar 150, bym się mógł zgodzić, że 130, 120. Ale 108, 110. Do 26. Pamiętacie Państwo, jak na 30 miałem 37, zapłaciłem 30 euro. A tutaj 20 euro za te na autostradzie. Może to się różni. Cześć trenerze, to się może różni czymkolwiek. Mam kilka treści z trenerem, bo oczywiście jesteśmy na treningu mistrzów. O czym mówiłem? Mówiłem o tym, że tam 30 euro być może są różnice pomiędzy szybkością w mieście o 7 na godzinę, a szybkością na autostradzie o 8 na godzinę. Stąd łaskawość Helmuta Kola i jego kumpli Alików, że 1,20. No, tak byłem czujny, tak chciałem sobie znowu pojeździć zgodnie z przepisami niemieckimi i polskimi. Staram się omijać te mandaty, a jednak nawet nie wiem, gdzie mi mrygnęło. Ale jak Państwo widzą, zobaczą zaraz, to wspaniała fotografia, wspaniała. Kłania się nisko. Już idę, czekaj. Po pisaniu hasła, gdzie jest to hasło? O. Okazuje się, gdyby to było w kolorze, jak modelka. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie
potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.